Kolejny dzień. Jeszcze trochę się przyczepce ogarnęliśmy. Kawa już jest zrobiona. Gdzie ona jest? Gdzie jest moja kawa? Tutaj już. Jest. Jest kawusia. Słuchajcie, kawusia z rana. Kupku od Projekt Nomad. Jeszcze z Poznania. No, a obozowisko co? Powoli niedziela. Ludzie się zwijają. Niektórzy zostają dłużej. Niektórzy już powoli jadą do domu. My jeszcze chwilę zostaniemy. Bawy bawi się z dziećmi. Jeżdżą rowerami. Rozrabiają. Jak to dzieci. To odbywa malowanie paznokci w deszczu. Usługi, tak. To jeszcze, ale tak, polecimy na drugą tą. Lis pustoszeje, robi się coraz czyściej. My będziemy musieli wracać, ale przyjadą tu nowe osoby, więc cały czas jest jakiś ruch. Pojawiła się okazja, jest trochę czasu, więc często pytacie mnie, jak wyglądają sanitariaty w takich miejscach. Teraz jesteśmy na tym kajaki Kaszuby.pl i zobaczcie, to jest całkiem spoko. Wszystko jest ładne, czyściutkie. Do mycia się, mycia zębów. Tutaj są też stanowiska do mycia talerzy. Jest płyn, gąbki, wszystko kulturalnie. Ładne, czyściutkie, nowiutkie też. Dwie męskie, dwie damskie. Jest to zrzut szarej wody, zrzut kota, czyli kasety odpadów toksycznych. Czyściutkie, ładne, wykapelkowane. Na większości pól kempingowych, jak jestem, to naprawdę spoko są te sanitariaty. To gdzieś na takich starych, zapomnianych, że jest wszystko jeszcze komunistyczne. Przeważnie tu już właściciele dbają, wszystko jest ładne i nowe. Czapka posprzątana, nawet nie wiecie, ile bałaganu mogą dzieci tu zrobić. Już zwijałem się, a tu deszcz zaczął padać. Ludzie biegają, ale jak się rozpadało. Pływają szybko, tylko dzieci biegają po deszczu. Tylko dzieci zostały na dworzu. Mieliśmy wyjeżdżać, już podpory rozkładałem. To jest ta dziecięca radość z tego wszystkiego. Tańczyć w deszczu, Boże. Też tak robiłem. Kipy wraca z kajaku. Ciekawe, czy zdążyli przed deszczem. Jak to tam pójdzie? No, ale super deal. Nie, no poczekaj. To... No potem jeszcze raz się umyjemy. Dobra, to ja wyrzucę. Opa. Po 18 jesteśmy spakowani, ale zobaczcie, najlepszą zabawę mają dzieci oczywiście. Weź tu teraz, zabierz dziecko z takiej zabawy do domu. Błotko, tamy, zamki. Dzisiaj już się myje, przebieramy się w suche ciuchy i jedziemy powoli do domu. Franek już chyba siedział na tej kołówce. Zdejmij.